Cześć! Dzisiaj pokażę Wam trik o nazwie Gondola. Wygląda on tak. Jak widzicie, jest to jeden z naszych pierwszych trików z luzem sznurka, czyli slackiem. Aby go wykonać, musicie znać Houdini Mount. Link gdzieś tutaj. Gdy już rzucicie swojego Houdiniego, przytrzymujecie ręką dominującą i kciukiem linkę owiniętą wokół palca wskazującego, tworzy się Wam pętla, tak zwany slack. Teraz zdecydowanym ruchem nadgarstka, odwijającym w ten sposób, próbujecie trafić tym slackiem na palec wskazujący ręki niedominującej, w ten sposób. Gdy już to macie, łapiecie kciukiem ponownie, tym razem tą linkę i przeplatacie tak, aby została Wam tylko linka na palcu wskazującym. Puszczacie rękę dominującą, przeciągacie, gondola. Tak to wygląda w pełnym tempie. Także puszczamy z kciuka, łapiąc tu, ruch wywijający. Ruch możecie zakończyć jak najbliżej swojej ręki niedominującej, gdyż wtedy macie większe prawdopodobieństwo trafienia sznurkiem. Tutaj jest największa dziurka zawsze. W ten sposób. I to była gondola.